Jesteśmy po sparingu Arka Gdynia, Radomek Radom, wynik 2-3, z nami Przemek Stolc, solenizant, chyba tak to poprawnie powiem, dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Przemek, dzisiaj grałeś na lewej obronie, próbowany byłeś również w tych meczach sparingowych na środku. Powiedz, jak to z twojej perspektywy wygląda, jak ty się czujesz lepiej w tym zestawieniu defensywnym? No, żadna z tych pozycji w obronie nie jest mi obca. No, w pierwszej lidze grałem już na lewej obronie, grałem też na środku obrony, więc najważniejsze, żeby grać, a tam gdzie trener mnie wystawi, to wszędzie nam sobie radę. Postaram się oczywiście, żeby dać sobie radę na każdej z tych pozycji. Trener Tomasz Walak mówi, że właśnie dzisiaj kończy się taki najcięższy etap tego zgrupowania, tym meczem z Radomiakiem. Będziecie schodzić powoli z obciążeń. U was w nogach też tak czuć, że te mecze sparingowe były nie do końca walką o wynik, ale gdzieś tam z wypełnieniem założeń taktycznych poszczególnych elementów piłkarskich. Rzeczywiście dużo pracy za nami, ale też dużo jeszcze przed nami. Ten ciężki okres przetrwaliśmy w bardzo dobrych warunkach, jakich mamy tutaj w hotelu. I rzeczywiście może wynik jest zawsze ważny, ale gra jeszcze ważniejsza i na tym chcieliśmy się najbardziej skupić. Arka jeszcze ma przed sobą jeden mecz sparingowy przed sezonem, do startu ligi 2 tygodnie. Jak ty to oceniasz na dzisiaj? Arka, w jakim jest etapie przygotowań i czy dużo jeszcze brakuje, żeby odpalić w Bielsku Białej? No tak jak mówiłeś, no teraz jesteśmy na takim etapie, że kończymy ten ciężki okres. Wchodzimy teraz w tą szybkość i dynamikę i wierzę w to głęboko i wiem, że będziemy gotowi za 2 tygodnie na mecz pod Łyskidziem w niedzielę. Dziękujemy ci ślicznie i powodzenia.